Ładnie kończy. Ksiądz Jerzy Męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem przez Chrystusa Pana naszego. Po zakończonej mszy świętej, po błogosławieństwie końcowym tutaj w kościele zostanie odmówiona litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Po modlitwach będzie możliwość ucałowania relikwii tutaj przed ołtarzem błogosławionego księdza Jerzego w następującym porządku. Najpierw ksiądz biskup, następnie rodzeństwo i rodzina księdza Jerzego, osoby z oficjalnych delegacji, księża, koncelebranci, później wszyscy wierni. Podczas ucałowania relikwii na zewnątrz, wzdłuż bocznej ściany kościoła, uformuje się procesja delegacji składających wieńce i kwiaty przy grobie księdza Jerzego. Delegaci proszeni są o wychodzenie na zewnątrz kościoła bocznym wyjściem. Moi kochani, pozwólcie, że jeszcze na koniec dwa krótkie zdania. Dzisiaj po południu bardzo modliłem do błogosławionego Jerzego, żeby był inspiracją tego, co powiem. I taki mam imperatyw wewnętrzny. Ja myślę, że on nam także przypomina o istocie Kościoła, że Pan Jezus
poprzez swoją misję społeczną, tak? Duszpasterstwo społeczne, że Pan Jezus powołał Kościół nie dla samego Kościoła, tylko dla świata. Ojcowie Kościoła nauczali, że Kościół ma być tym dla świata, czym dusza dla ciała. I dlatego on nas dzisiaj uczy, błogosławiony z nieba, że Kościół ma prawo, a poniekąd obowiązek wypowiadania się w sprawach świata, w sprawach społecznych. To jest pierwsze. I ze względu także na swoje zaangażowanie on nam przypomina o rozumieniu chrześcijańskim i katolickim polityki. O tym bardzo rzadko mówimy. Natomiast Kościół Święty uczy, że polityka to jest wymagająca, bardzo trudna, ale szlachetna, najszlachetniejsza forma miłości bliźniego, ustępująca tylko miłości religijnej, czyli miłości człowieka do Boga. I my powinniśmy się z całego serca modlić, bo to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, szczególnie dla tych braci i sióstr, którzy w polityce są zaangażowani, ażeby właśnie taką formę reprezentowali zaangażowania politycznego i za stawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego. Przynajmniej ja i zachęcam wszystkich, byśmy się o to serdecznie modlili, ponieważ nasz kraj, nie tylko nasz kraj, Europa i świat, takich polityków właśnie potrzebuje. Bardzo dziękuję za modlitwę. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Osób stale, które początkowo zajmowały się po prostu pisaniem komentarzy na portalach społecznościowych, również to zaczęło w czasie wojny przeciwko Ukrainie, to również okazało się, że są, były aktywne w czasie wojny prezydenckiej w USA, są na to dowody, są też dowody na to, że przedstawiciele sztabu Trumpa sami na przykład predyktowali różne tweety, które były chodziły skąd założone przez te władze troli. I ja również przypuszczam, że my możemy też Wszechmogący i miłosierny Boże, który okazujesz łaskawość i miłosierdzie tym, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Wysłuchaj naszych błagań, które zanosimy dziś do Ciebie przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ty obdarzyłeś go łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci. Uczyniłeś go orędownikiem spraw ludzkich i przewodnikiem po drogach zbawienia. Prosimy Cię pokornie, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości, udziel łask potrzebnych do dobrego i godnego życia. Spełnij nasze prośby, jeśli są zgodne z Twoją wolą, abyśmy doświadczyli Twojej ojcowskiej dobroci i miłości. Prosimy Cię, Panie, za przyczyną błogosławionego księdza Jerzego, abyś nas nigdy nie opuszczał ze swojej opieki i bronił od wszelkiego zła, abyś pomnażał dobro w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie i doprowadził nas szczęśliwie do wiekuistego zbawienia. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo Matko Boża, błogosławiony Jerzy Męczenniku, odważny wyznawco Chrystusa, wierny świadku Ewangelii, zapatrzony w krzyż Zbawiciela, czcicielu Maryi Niepokalanej,
oddany od dzieciństwa Bogu, wychowany w pobożnej rodzinie, gorliwy w służbie ołtarza, pragnący naśladować świętych, wierny głosowi powołania, apostole godności człowieka, obrońco nienarodzonych, miłosierny dla cierpiących, wrażliwy na los pokrzywdzonych, dobry pasterzu ludzi pracy, uczący zło dobrem zwyciężać, wzywający do męstwa i solidarności, broniący wartości ewangelicznych, przestrzegający przed chęcią odwetu, wzywający do trwania w nadziei, niesprawiedliwie oskarżany, okrutnie umęczony, kapłanie wierny aż do końca, męczenniku prawdy i wolności, orędowniku spraw Kościoła i narodu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego kapłana niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości. Wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa dziękczynna. Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje imię i zawsze był blisko każdego człowieka, wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łaski. Twoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć go w poczet świętych, a mnie za jego wstawiennictwem udziel łaski, o którą każdy z nas w sercu swoim prosi, o którą z ufnością Ciebie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Które również, myślę, warto kopiować, pozytywne. Na przykład, no, odwołam się do przykładu amerykańskiego. Parę tygodni temu ogłoszono w czasie współpracy pomiędzy portalem amerykańskim The Daily Beast a portalem Meduza, który wydawany jest przez, tworzony jest przez migrantów rosyjskich, którzy mieszkają na Łotwie. Ten portal powstał w 2015 roku. Dobiega końca Rzeczysta Eucharystia sprawowana w dniu liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Msza święta, której przewodniczy jego ekscelencja biskup Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Msza święta, której dzięki pośrednictwu Radia Maryja, jako rodzina Radia Maryja mogliśmy uczestniczyć. Bardzo serdecznie dziękujemy całej rodzinie Radia Maryja za wspólną modlitwę
Dziękujemy za to trwanie tutaj, w Warszawie, a także wszędzie tam, gdzie rodzina Radia Maryja się znajduje. Dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Dziękujemy i księdzu Jerzemu Popiełuszce, błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, który dzisiaj oręduje za nami u Pana Boga, a jak ufamy, jak wierzymy, już wkrótce będzie ogłoszony świętym. O to się módlmy i przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego wypraszajmy potrzebne łaski dla nas i dla naszej ojczyzny. Bardzo serdecznie dziękując za wspólną modlitwę, pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja i oddajemy głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zakończyliśmy transmisję z Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, parafii świętego Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Mamy całkiem świetnie zidentyfikowane cele rosyjskie i zagranicznej wobec nas i cele rosyjskie walka toczy się od początku w każdym sercu i zakątku, front jest wszędzie. Słowo daje atak, wroga nie ustaje. Czasem odnoszę takie wrażenie, że zmiażdży nas do uderzenia. Wygrać można i należy. Dobrze wiedział to ksiądz Jerzy. Nie odgrywa. Stawką jest Twoje zbawienie. Bądź wierny i uparty. To naprawdę nie są żarty. Są pytania, dylematy. Są problemy i dramaty. A odpowiedź w sercu leży. Dobrze wiedział to ksiądz Jerzy. Nie to wygrywa. Piękno przygrywa. Nie to wygrywa. Przed mikrofonem Joanna. O tej porze bardzo serdecznie pozdrawiam naszych najmłodszych słuchaczy, wszystkie dzieci, i tym samym zapraszam do wspólnej modlitwy. Chcemy wspólnie zakończyć dzień w imię Trójcy Świętej. Dziś oczywiście przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a więc dzisiejsze wspomnienie właśnie takie. Wspominamy księdza Jerzego,
i dziś przez jego wstawiennictwo też chcemy prosić i modlić się za naszą ojczyznę, którą tak bardzo kochał, i za nas samych, abyśmy umieli zło dobrem zwyciężyć. A w sile modlitwa, więc tym bardziej Was, kochane dzieci, zapraszamy. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i 2 numery dla telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Czekamy. Nam, gdzie ty mieszkasz? Wojenni na ogół wymagają intensywnej opieki medycznej, także z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, kimkolwiek by nie byli. To może być również mój ojciec i moja babcia. To nie muszą być wcale uchodźcy z Bliskiego Wschodu, o ile wychodzą z warunków wojennych. I po trzecie, jeśli chodzi o manipulowanie terminem uchodźcy czy imigranci, to jest to element stanu politycznego. Zdajemy sprawę z faktu, że gro przybyszów z południa to także nie uchodźcy, tylko imigranci. Bardzo proszę rozpocząć. W związku z tym uczciwość w dyskusji nakazywałaby dostrzeganie tych faktów. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to. Chciałem tylko sprostować kwestię. Ja tylko mówiłem o tym, że mówienie, twierdzenie, że mamy do czynienia z ukraińskimi uchodźcami, od razu rodzi konotację u odbiorców. Takie na przykład, jak pan teraz przedstawił, czyli negatywne, że są to uchodźcy, którzy coś od nas chcą. Ja proponuję, żebyśmy już, że tak powiem, to już zakończyli ten wątek. Pięknie, bardzo dziękujemy za twoją modlitwę. Bardzo przekonujące, moim zdaniem. A kto tam koło ciebie jest i razem z tobą się modlił? I przechodzimy dalej do pytań z sali. To jest twoja siostra? Z Wielkokita, dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia. Chciałem państwa prelegentów spytać, co uważacie o rozwiązaniu ukraińskim, czyli całą twoją rodzinę, dobrze? O ograniczeniu dostępu no i do następnego usłyszenia z Panem Bogiem. W tym portalu społecznościowych, jak proszę bardzo, Radio Maryja. Do Yandexu, do maila, czy to jest dobre rozwiązanie? Cześć Boże, jak masz na imię? Zuzia. To w takim razie witamy ciebie, Zuziu.
A ty skąd telefonujesz? W kontakcie ukraińskim. Z Polski. A dokładniej? Dobra, mam wątpliwości. Z jednej strony, jak znam za 2015 roku w Obodzie Ługańskim i tam usłyszałam, że na części tego terytorium cały czas dostępna jest telewizja kremlowska, natomiast telewizja z Kijowa nadawana nie dochodzi, no to wydawało mi się to szokujące i coś, co należałoby zrobić. Na pewno jest to bardzo newralgiczny region i tam można w szczególności być może tam prowadzić jakąś szczególną politykę. Ale z perspektywy na przykład obywateli Rosji, którzy są bardzo różni, wbrew temu, co często w Polsce uważamy, te blokady portali rosyjskich, nawet tych, które są postrzegane również przez opozycję rosyjską jako propagandowe, nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ społeczeństwo rosyjskie, ta jego opozycyjna część, ma głęboką alergię na blokowanie stron internetowych, ponieważ u nich to się zmienia skalę masową od kilku lat. Boże, jeżeli chcemy, żeby Ukraina, myślę, że warto, żeby tak było, była pozytywnym przykładem dla Rosji. Ile masz lat? A na pewno może być pozytywnym przykładem. Jako właśnie społeczeństwo, które wychodzi z... No to świetnie, a za kogo powiedz? Reżimu niedemokratycznego, robi reformy, to tego rodzaju działania bardzo zniechęcają Rosjan nastawionych prozachodnio, prodemokratycznie do tego właśnie wzorca ukraińskiego i też ułatwiają w może za wszystkich, którzy potrzebują rozsiewanie różnych antyukraińskich stereotypów. Nikt nie pamięta. Może tak być? Na to pytanie? No to modlimy się razem z tobą, bardzo proszę. O Ukrainie, to ja będę broniła tej decyzji i było to potrzebne i wydaje się skuteczne w tej sytuacji posunięcie ze strony ukraińskich władz. Zosiu, bardzo dziękujemy za twoją modlitwę. Zadzwonisz jeszcze do nas kiedyś? No to czekamy na twój telefon. A teraz życzymy ci dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem. Drogie dzieci, Katrina mówiła, że się modliła, żeby koło niej była mama. Dobrze, że ojciec Grzegorz słucha radia i że jest ze Śląska, bo przy okazji dowiedzieliśmy się, że to właśnie po śląsku babcia, więc pozdrawiamy babcię Katrinę. Katrinę. No i chyba już teraz przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę. Krzysztof Poczytek, Izbuk EU. Boże. Tematyka to jest rosyjska propaganda, a ja chciałem zapytać o źródła tego zjawiska, nawiązując do słów Katarzyny, która stwierdziła, że musimy pamiętać, że również rosyjskie społeczeństwo jest ofiarą kremlowskiej propagandy. W związku z tym ta propaganda jest również ukierunkowana na rynek wewnętrzny. Dzisiaj podczas konferencji usłyszeliśmy taką opinię, że putinizm przetrwa Władimira Putina i musimy być przygotowani na sąsiadowanie z krajem nam wrogim nawet po zakończeniu prezydentury Władimira Władimirowicza. I w związku z tym chciałbym zapytać, na ile neoimperialne, antyzachodnie, antydemokratyczne nastroje w rosyjskim społeczeństwie są jego stałą, być może immanentną częścią. I ta polityka Władimira Putina była jedynie katalizatorem tych nastrojów obecnych już w rosyjskim społeczeństwie, bo być może to nie Putin ukształtował rosyjskie społeczeństwo, a to Rosjanie ukształtowali politykę Putina. Byłbym wdzięczny za tą odpowiedź. Dziękuję. Jutro wybierasz się do szkoły? Politologiczne, bym powiedział pytanie. Już lekcje odrobione? Wykracza poza nasze panel. No to taka wzorcowa, jesteś wzorowa. Ja się nie zgadzam, wszystkiego dobrego dla ciebie i też powodzenia jutro w szkole. Zjawisko, z Panem po pierwsze monolityczne, bardzo proszę, a po drugie z całą pewnością nigdy nic nie zmieni. Wydaje mi się, że my sami się osłabiamy. Kto jest po drugiej stronie? Takie założenie, ponieważ zniechęcamy się do analizowania tego, co się dzieje przez takie myślenie. Ale myślę, że sobie warto zdawać sobie sprawę z tego, w jakich warunkach funkcjonuje to społeczeństwo. Tak? Mam tu na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, że mniej więcej 3/4 Rosjan w ogóle nie wyjechało nigdy za granicę. A jeżeli gdzieś wyjechali, to... Znaczy, a ci, którzy wyjechali, to w dużej części były to kraje byłego Związku Sowieckiego. Po drugie, że oni funkcjonują w przestrzeni
informacyjnej, która jest bardzo silnie zdominowana przez media. Podporządkowane obozowi władzy i tam praktycznie nie ma pluralizmu, jakiś tam absolutnie wyspany. Więc jakby oni są bardzo, bardzo prawie hermetycznym środowisku funkcjonują, ale wiemy z doświadczenia, że nawet jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy nie zgadzają się z wszystkimi naszymi poglądami, a są zdrowi, to też da się do nich to różnych rzeczy przekonać. Ja generalnie jestem wielką zwolenniczką kontynuowania bezpośredniego dialogu, ponieważ widzę, że to jest droga do zmiany. Tak, to jest droga do nawet moich znajomych z Rosji, którzy pomimo tego, że działają czy działali w jakichś ruchach opozycyjnych, mieli poglądy opozycyjne w momencie, kiedy doszło do aneksji Krymu, poparli decyzję Władimira Putina. Inną sprawą jest, że nawet jeżeli zabraknie Putina, ten system rzeczywiście będzie trwał, pozostał, pewne schematy, pewne mechanizmy są już tak bardzo zakorzenione. Potwierdza to chociażby fakt, że nawet było kilka sytuacji, że Putin znikał z przestrzeni informacyjnej na tydzień, prawie dwa tygodnie. Dobrze, i system cały czas funkcjonował bez osobistego wkładu Władimira Putina. Proszę Państwa, Karolinko, bardzo dziękuję za Twoją modlitwę. Dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. I mamy jeszcze jedno połączenie, bardzo proszę. Nie tylko w Polskim Radiu 24. Halo, to jest z nami. Szczęść Boże. Która jak masz na imię? Trwa w Wojnowicach pod Wrocławiem. Masz telefonujesz? Grzegorz Ślubowski, do usłyszenia. I za kogo będziesz się modliła? Do naszej transmisji z pięknego pałacu w Wojnowicach, gdzie odbywa się konferencja Polska Polityka Wschodnia 2017. Ta konferencja będzie trwała jeszcze jutro. Wiele interesujących paneli. To bardzo proszę, rozpocznij. Taki, czy Unia Europejska ma jeszcze wspólną politykę wschodnią? Także będzie rozmowa o Międzymorzu, świecie wieku, później społeczne skutki rozpadu Związku Sowieckiego. Zatem bardzo, bardzo wiele interesujących tematów, o których z całą pewnością na antenie Polskiego Radia 24 będziemy mówić. A przypomnę, że pan, którego dziś słuchaliśmy, prowadził z Wojnowicy Grzegorz Ślubowski. Wystawiamy się do biedzenia. Z dekadu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie kurtki i płaszcze ma być super rabat. 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 22 października. Maciu, bardzo dziękujemy za Twoją modlitwę i tak zawsze takie będzie w Twoim życiu, niech Panie spróbuje w Twoim serduszku z Panem Bogiem. Drogie dzieci, bardzo dziękuję również Wam za uwagę, za wspólną modlitwę. Jesteście niezawodne, każdego dnia się słyszymy, a to bardzo ważne i za to Wam dziękujemy. Dziś modliła się z nami Katrina, Zuzia, Zeusa, Karolina, Anetka, z siostrą Karolinką, Madzia, mam nadzieję, że jutro usłyszymy nowe imiona, może też również nowe modlitwy. A teraz wspólnie zmówmy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami i nam pomagaj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zadbaj z Panem Bogiem. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy sprzęt. Przepiszemy.
Beata Szydło poruszyła na unijnym szczycie kwestię budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Partnerstwo wschodnie było jednym z tematów dotychczasowych rozmów polskiego ministra spraw zagranicznych w Gruzji. Z tej strony Wielka Czarnomska-Romańska, witam Państwa i zapraszam na informację. Zapraszam. W rektoracie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ministerstwo Zdrowia zapowiada zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował rządowi projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Do 2025 roku nakłady na służbę zdrowia mają wzrosnąć do 6% PKB. Według protestujących lekarzy rezydentów to wciąż za mało. Projekt ten we wtorek zajmie się rząd. Komitet Stały Rady Ministrów zdrowia szacuje, że w tym roku wydatki na ochronę zdrowia osiągną 4,7% PKB. Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował dziś projekt zakładający stopniowy wzrost tych nakładów do 2025 roku. Jest to może być szybszy. Określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB. Mówi Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jak dodaje minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, dotąd środki na służbę zdrowia wahały się od 3,5% PKB. 6% będzie historyczną zmianą. Wprowadzamy ją stopniowo, zaczynając już od roku 2018. To naprawdę zmiana o charakterze konstytucyjnym dla służby zdrowia. To będzie znaczny wzrost, dodaje wiceminister finansów Leszek Skiba. To jest 25 miliardów złotych. 25 miliardów złotych, co jest, można powiedzieć, rozmiarem dla budżetu równoważnym z programem 500+. Z ostrożnością do tych zapowiedzi podchodzi ekonomista dr Tomasz Kopiściański. Jak mówi, pomysł ministerstwa jest zależny od sytuacji gospodarczej. Wystarczy niedokładny kryzys na spotkaniu i cały plan muszę rozumieć jak bańka do plana z uwagi na potrzebę zaciskania pasa w zakresie deficytu budżetowego. Dla protestujących od 2 października lekarzy rezydentów propozycja ministerstwa to wciąż za mało, podkreśla lekarz stażysta Olga Kolasińska, uczestniczka procesu. 6,8% jest absolutnym szczęściem. Nie wiem, żeby ta ochrona zdrowia w ogóle działała, bo sytuacja jest naprawdę dramatyczna w wielu miejscach w Polsce. Nie chodzi tylko o główne miasta, ale o mniejsze miasta, które mają ogromny problem z zapewnieniem obstawy oddziałów. Postulaty młodych lekarzy dotyczą także podwyżek wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia planuje ich stopniowy wzrost do poziomu 1,05 średniej krajowej, ale w 2022 roku pensje rezydentów wzrosły wówczas finalnie o 40%. Lecz rezydenci chcą tych podwyżek od razu. Lekarz Patrycja Matczuk zaznacza, że protest popierają środowiska lekarskie. Zebranie porozumienia zawodów medycznych i wszystkie zawody medyczne poparły protest rezydentów i przyłączyły się do niego i w tej chwili wśród głodujących są nie tylko lekarze rezydenci, również fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, ratownicy. Medycy liczą również na zmniejszenie biurokracji i skrócenie kolejek. Minister Radziwiłł poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje dodatkową liczbę świadczeń, do których ustawia się najdłuższa kolejka. Dotyczyć to ma m.in. operacji zaćmy, endoprotezoplastyki czy wymiany stawu kolanowego lub biodrowego. Przeznaczono na to 700 milionów złotych. Protestujący przeceniają możliwości polskiego budżetu. Dodaję ja myślę, że tutaj cele są po prostu takie same. Różnimy się trochę w ocenie możliwości i w efekcie pewnie dochodzenia do tych zmian. Ale moim zdaniem taka różnica zdań absolutnie nie powinna być powodem do protestu, a już szczególnie tak radykalnego protestu, jak prowadzi. Kolejne 1,5 miliarda złotych prawdopodobnie jeszcze w tym roku przekazane zostanie na opłacenie nadwykonań służbie zdrowia, czyli zabiegów nieobjętych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Miejscowość Nowy Świat została wybrana na lokalizację przekopu przez Mierzę Wiślaną. O szczegółach inwestycji poinformował dziś minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. Nowy Świat to niewielka wieś w gminie Wstudowo. To tu powstanie jedna z kluczowych dla naszego kraju inwestycji.
Nowy Świat jest najlepszą lokalizacją, jeśli chodzi o budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Podkreśla minister gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Budowa kanału żeglugowego, który połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ma zagwarantować dalszy rozwój portu w Elblągu, a także obszaru nadzalewowego. To przede wszystkim szansa na ożywienie turystyki czy usług transportowych, a co za tym idzie, powstaną nowe miejsca pracy, mówi kapitan żeglugi wielkiej Jan Popończyk. Przekop być może stanie się tym punktem uruchamiającym Zalew Wiślany jako pewnego rodzaju centrum usługowo-turystyczne, gdzie będą oferowane liczne, niezwykle ciekawe produkty turystyczne. Na te inwestycje czekają także mieszkańcy okolicznej z miejscowości. To są przepiękne tereny turystyczne w latach 1990. Zdanie moje osobiste jest takie, że po tym przekopie zapewne turystyka się tutaj zwiększy. Rozwój turystyki to tylko jeden z plusów tej inwestycji, wylicza przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Każdy, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o samorządy, o mieszkańców, widzi możliwości rozwoju tego regionu. To jest turystyka, to jest rybołówstwo, to jest bezpośrednie kontakt z Morzem Bałtyckim, a nie już pytanie Rosji o pozwolenie i czekanie na sygnał, czy możemy uprawiać żeglugę, czy nie. To są względy, wreszcie najważniejsza sprawa, czyli względy bezpieczeństwa. Budowa kanału uniezależni nas od Federacji Rosyjskiej, na której terenie znajduje się jedyny przepływ przez Zalew Wiślany. Dziś czwartek pozostało jeszcze do dokończenia studium wykonalności i przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Ona nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Oczywiście będzie tutaj ogromne oddziaływanie przede wszystkim ze strony rosyjskiej, aby zablokować tą budowę. Prace budowlane mają się rozpocząć w listopadzie przyszłego roku. Koszt inwestycji to blisko 900 milionów złotych. Córka prominentnego ministra w rządzie PO-PSL przejęła kamienicę w jednej z najdroższych dzielnic w Warszawie. Budynek przejęto metodą na tzw. kuratora. Ustanowiony był dla 118-letniej osoby. Stara Ochota to jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc w stolicy. Tu przy ulicy Jotejki 13 stoi trzypiętrowa kamienica. Budowa rozpoczęła się jeszcze przed wojną. Właściciele, w tym Aleksander Piekarski, zbudowali wówczas parter, który w czasie działań wojennych został zniszczony. Po 1945 roku odbudowano parter i dobudowano kolejne piętra. Kamienicę na mocy dekretu Bieruta przejęło państwo. W 2007 roku po uzdziwieniu lokatorów pojawiły się do kamienicy roszczenia. O zwrot budynku, jak przerwaktu, wystąpiło dwoje adwokatów, w tym Bogumiła Górnikowska, prywatnie córka byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Zbigniewa Ciołkowskiego. Mecenas Górnikowska została kuratorem w tej sprawie. Miała potwierdzić, czy urodzony w 1889 roku współwłaściciel Aleksander Piekarski żyje. W 2008 roku mężczyzna już nie żył od 50 lat. Mimo takich wątpliwości miasto wydało kamienicę adwokatom. Według działaczy lokatorskich w ratuszu przez całe lata obowiązywała instrukcja dla urzędników, aby nieruchomości zwracać tzw. szybką ścieżką bez specjalnego sprawdzania. Instrukcję uchylono po powołaniu komisji weryfikacyjnej. 33 lata temu funkcjonariusze 4 Departamentu MSW brutalnie zamordowali duszko oskarżona ludzi pracy kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszka. 6 czerwca 2010 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. Był 31 sierpnia 1980 roku. Na zaproszenie strajkujących hutników ksiądz Jerzy Popiełuszko przyjechał do warszawskiej huty, aby tam sprawować mszę świętą. Ku swojemu zdziwieniu został powitany przez tłum ludzi. I tak już zostało. Gdziekolwiek się pojawił, tam szły za nim tysiące wiernych. Nazywany kapelanem Solidarności, swoją postawą i charyzmatem budził w każdym człowieku nadzieję. Wielokrotnie też mówił o nadużyciach władz komunistycznych, przez co był przez nie systematycznie nękany i inwigilowany. W swoich kazaniach powtarzał ze świętym Pawłem: zło dobre zwyciężaj. Był śmiertelnym zagrożeniem dla komuny. On niósł słowo Boże, niósł prawdę po całej Polsce. On był tym, który jeździł. Niewielu księży, oprócz
chyba księdza Małkowskiego jeszcze się na to decydowało, żeby być takim posłańcem po wszystkich paraziach. Swoje posłannictwo przypłacił męczeńską śmiercią, która po dziś dzień nie została do końca wyjaśniona. Skazani za morderstwo sprawcy wyszli z więzienia przed zakończeniem całej kary. W momencie, kiedy pojawiła się Solidarność, ta działalność była również wymierzona przeciwko księżom, którzy współpracowali z Solidarnością. Tu przede wszystkim chodziło o księdza Jerzego Popiełuszkę, który przede wszystkim się nie bał. On nie bał się tak jak ksiądz Dachnicki. Wprost mówił i nazywał sprawy po imieniu, a przede wszystkim wprost występował przeciwko Służbie Bezpieczeństwa. Porwanie księdza Jerzego Popiełuszki 19 października 1984 roku dokonali trzej oficerowie SB z 4 Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu oprawcy związali księdza Jerzego i wrzucili do Wisły. 11 dni później z rzeki pod Włocławkiem wyłowiono ciało księdza Popiełuszki. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się dziś w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Do pełnomocników, czego wyrazem było zadawane pytanie, czy dobrze się pan czuje? Zachowanie takie było już przedmiotem spotkania z panią sędzią Dupa, wiceprzewodniczącym. Pierwszy dzień szczytu Unii Europejskiej, na którym spotkała się unijna 27. Nie należał do najłatwiejszych. Przywódcy państw członkowskich wyrazili nadzieję wprowadzenia reform, ale wcześniej, jak wspólnie zaznaczyli, działania Unii muszą wyciągnąć ją z trwających kryzysów, między innymi takiego jak migracja czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Lista jest długa, wyraźnie zaznaczyła to także polska premier. Żeby reformy się powiodły, żeby reformy były skuteczne, te przyniosły ten efekt, którego oczekujemy, to muszą być rozwiązane problemy, które w tej chwili są palącymi w Unii Europejskiej. Na przykład kryzys migracyjny, na przykład kwestia Nord Stream 2. I to są te warunki, które ja będę w imieniu polskiego rządu na pewno stawiać. Projekt Nord Stream 2 zakłada budowę gazociągu łączącego Rosję i Niemcy drogą morską dnem Bałtyku, równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Część europejskich państw, wśród nich Polska, sprzeciwia się realizacji tej inwestycji. Nasz kraj oczekuje na szybkie działania legislacyjne Komisji Europejskiej w tej sprawie. Oczekuję, że przewodniczący Donald Tusk zapewni, że wszystkie państwa będą miały takie same w tym procesie, taki sam udział. Ale to nie jedyne problemy, z którymi musi się dziś zmierzyć Unia. Równie palącym są negocjacje w sprawie Brexitu. O pozostanie obywateli Unii w kraju apeluje premier Theresa May. Mogę twierdzić, że to, co robimy, zmierza do jak najlepszego rozwiązania dla Wielkiej Brytanii, ale byłoby nieodpowiedzialne, gdyby rząd nie przygotowywał się do wszystkich możliwych scenariuszy. Właśnie to robimy. Z inicjatywy Niemiec do agendy szczytu włączono również kwestie praworządności. Angela Merkel mówi głównie o problemach z praworządnością w Turcji, która od wielu już lat ubiega się o członkostwo w Unii. Z Brukseli dla Informacji Dnia Agnieszka Dąbrowska. Szef polskiej dyplomacji przybył dziś z wizytą do Gruzji. O szczegółach mówi nasz specjalny wysłannik Piotr Krupa. Trzeba by się zastanowić, czy... Władze Gruzji traktują Polskę w sposób wyjątkowy, co potwierdza ranga wizyty szefa polskiej dyplomacji w Tbilisi. Ministra Witolda Waszczykowskiego przyjęli dziś premier oraz prezydent kraju. Pojawia się po jego orzeczeniu przed zakończeniem postępowania Gruzji w Polsce, a już kilka miesięcy po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Gruzji. Rozmawialiśmy również o sprawach regionu, no i oczywiście relacji między Gruzją a Unią Europejską i NATO. Rozmowy dotyczyły również kwestii związanych z bezpieczeństwem. Rozmawialiśmy o relacjach z Rosją, jak może NATO przeciwstawić się zagrożeniom płynącym wynikiem działania tego państwa. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał także o oczekiwaniach Gruzji przed zbliżającym się szczytem Partnerstwa Wschodniego. Dążenia do rozszerzenia Unii mocno spowolniły. To efekt wewnętrznych problemów wspólnoty. Nową propozycję ich rozwiązania przedstawił Donald Tusk. Mam nadzieję, jak powiedziałem, że odszedł od takiego myślenia, które nam chciano zaobserwować wiele lat temu, iż każdy z polityków, który staje się urzędnikiem międzynarodowym, staje się kosmopolitą i nie dba o interesy własnego państwa. Szef Rady Europejskiej proponuje usprawnienie pracy unijnych liderów. Przekonuje też, że jedność nie może stać się wymówką do stagnacji. Musimy stawiać na rozwój wspólnego rynku, wskazuje minister Waszczykowski. Postęp gospodarczy stwarza bogactwo, daje ludziom pracę i możliwość rozwoju. Natomiast na pewno Unii nie pomagają jakieś koncepcje filozoficzne, wydumane doktryny o dalszej integracji politycznej.
bo one nie przyczyniają się do obniżenia bezrobocia czy do wzrostu zatrudnienia. Obawiam się, że z tych spraw zagranicznych oddał hołd gruzińskim bohaterom walczącym o niepodległość kraju. Złożył też kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wiem, że wielu Gruzinów uważa, że ta wizyta Lecha Kaczyńskiego zorganizowana w sierpniu 2008 roku była wizytą ratunkową, że uratowała praktycznie Tbilisi, uratowała niepodległość Gruzji. Jutro szef polskiej dyplomacji uda się do Armenii. To będzie trzeci etap jego wizyty na Kaukazie Południowym. Wizyty, która ma potwierdzić, że Polsce zależy na dobrych relacjach z tym regionem. Z Tbilisi dla Informacji Dnia Piotr Krupa. Czy nie? Premier Iraku zapowiedział wezwanie wszystkich oddziałów wojskowych z prowincji Kirkuk na północy kraju po wybuchu walk między siłami irackimi i kurdyjskimi. Z tej prowincji uciekło około 100 tysięcy kurdów. Bliski Wschód jest regionem, gdzie krzyżują się zarówno interesy poszczególnych krajów, grup etnicznych oraz wpływy światowych mocarstw. Wieloetniczna iracka prowincja Kirkuk, leżąca na południu od autonomicznego regionu Kurdystanu, ma bogate zasoby gazu i ropy. Kontrolę nad prowincją w 2014 roku przejęli Kurdowie. Stało się to po tym, jak iracka armia pod naporem ISIS uciekła z tego terenu. W ubiegły poniedziałek irackie wojska przy wsparciu sił irańskich rozpoczęły ofensywę na Kurdów w Kirkuku, co spotkało się z dużą akceptacją mieszkających tam Irakijczyków. Iracka armia nie jest tutaj po to, aby kogoś skrzywdzić. Ona jest tu po to, aby chronić interesy wszystkich ludzi. Dość już wojen i rozlewu krwi. 25 września władze regionu Kurdystanu przeprowadziły referendum niepodległościowe, które władze irackie uznały za nielegalne. Referendum odbyło się również w Kirkuku. Kurdowie chcą, by ta prowincja weszła w skład ich niepodległego państwa. Nawet jeżeli Kurdystan ogłosiłby tę niepodległość jednostronnie, no to w momencie, kiedy będzie miał przeciwko sobie Irak, z którego chce się odłączyć, Turcję i Iran, a to są trzy ościenne państwa, no to jego byt niepodległy będzie krótkotrwały i zakończy się rozlewem krwi bądź wojną. Więc to są argumenty, można powiedzieć, społeczności międzynarodowej, która z jednej strony sympatyzuje z moralnym dążeniem Kurdów do niepodległości, z drugiej strony, no, kierując się jakimś realizmem politycznym, wskazuje, że w tych uwarunkowaniach geopolitycznych niepodległość nie ma sensu. Mówi politolog dr Łukasz Fyderek z Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Irackie władze nie chcą, by Irak rozpadł się na mniejsze byty. Wzywam do dialogu na zasadzie partnerstwa w jednym kraju i na podstawie przepisów konstytucji. Referendum jest zakończone i należy do przeszłości. Mówi premier Iraku. Z Kirkuku uciekło około 100 tysięcy Kurdów. Premier Iraku zapowiedział wycofanie wszystkich oddziałów wojskowych z prowincji Kirkuk. Mają tam pozostać jedynie siły antyterrorystyczne i policja federalna. Decyzja ma uspokoić sytuację w tym regionie, zapobiec naruszeniom praw człowieka oraz umożliwić powrót wszystkich mieszkańców, którzy uciekli po wybuchu walk. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Liczne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3-4 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie i Podkarpaciu oraz 11 na wybrzeżu. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na północy umiarkowany, wschodni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, a po ich ustąpieniu przejściowo zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 11-13 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Państwa w ten czwartkowy wieczór i niezmiennie o tej porze zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. A dla chętnych, którzy chcieliby włączyć się do modlitwy na antenie, podajemy numery telefonów do studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Drodzy Państwo, chcemy rozważać tajemnicę światła, a modlimy się o pokój na świecie, za naszą ojczyznę, o obronę życia dzieci poczętych, nienarodzonych, szczególnie zagrożonych pod sercem matki, za chorych i cierpiących. Upraszamy łaski uzdrowienia dla ojca Jana Króla, o potrzebne łaski też dla jego mamy, pani Józefy modlimy się, za panią Marię z recepcji, za naszej recepcji Radia Maryja, za Radio Maria, rodzinę Radia Maria, ofiarodawców, współpracowników, przyjaciół i nieprzyjaciół i we wszystkich intencjach, które mamy w sercu, którymi też nawzajem chcemy siebie w ten wieczór obejmować. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.